pięciu dorosłych facetów gra w sobotni wieczór różowy team. Jezus. No mogiła to kurde rozczulowa. To tak. Dobra, tak też. Co zrobił? Pierdolamy się! Ty masz siódemkę na nim? Ja byłem pierwszą osobą na świecie, która wbiła na nim siódmy. Ja powiem jeszcze więcej, ja wbiłem na nim siódmy level dwa razy, bo dzisiaj wbiłem też na nim siódmy level na leście. To ja może mam takie pytanie. Ty robisz cokolwiek innego poza League of Legends? Gram dzisiaj w No Man's Sky. Aha. Jak tam idzie rozgrywka na topie? Słabo. First Blood był wbity, ale teraz zostaje w pierdziel. No to można powiedzieć, że nie jest kolorowo. Kurwa, ten botlane jedyne co myśli, to jakie żarty powiedzieć. Obserwuj gniew upadłego króla. To jest... Diego. Champion Spotlight. Nazywam się Diego. Diego to spoko ziomek i nowa postać w League of Legends. Dzięki unikalnemu designowi jego umiejętności potrafi on doskakiwać, uderzać, znikać, zamieniać się w innych czempionów, wykorzystywać ich umiejętności i zdobywać pęty bez specjalnego wysiłku. Polecam, bardzo serdecznie. Diego One Trick Pony. Ona czeka na badę. Martwa żyje. Ale ją teraz pierdolę. Dawaj. Ło kurwa, co robi? Łoby robi. Nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. O kurwa! Obi-Wan co robi? To był... Diego. Champion Spotlight. Ej lol, słuchajcie jak brzmi mój statyw jak się go rusza. O, czekaj, dogadamy się. Co? What the fuck, jak róg Rohanu. The horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep. One last time. Yes! Zimno opowiedzieć ci anegdotkę? No. Ostatnio coś mi spod auta kapało. No to jadę do mechanika. Pytam o co chodzi, on mi mówi to olej. No i olałem. Nie, kurwa, nie. Dlaczego mnie zaprosiłeś do tej gry? Kto tutaj nie zostawił subskrypcji? Przecież ja wszystko widzę, proszę kliknąć ten czerwony przycisk. Tak, i tam jest obok taki dzwoneczek. To kiedyś będzie najlepszy kanał League of Legends, także... subskrybuj. Nie pożałujesz. Ślepy mnich! Strach obraca twój umysł! To ślepy mnich. No nie widzi go, no. Ale obraz. A ja pierdolę! Jeszcze nie wyzwoliłem całej swojej mocy. Cię! Duchy żyją pośród nas. No nie! Byłem... godzien. Reporter za KS. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Przez to, że się wyrąbałeś, on poszedł niewidzialny, nie mogłem, kumi się skancelowało. Co to kurwa jest?! Ty Kuba? No. A nagrywać za ciebie? Nie. Dobrze. Potem mi się nie chce patrzeć na cudzy materiał, tak to przynajmniej wiem co nagrałem. A chociaż byłby dobry gameplay. O ty chuju. Uwaga, uwaga, czy jesteś gotowy? 3, 2, 1, papier. Oh yeah! Nie zatrzyma mnie to. Nie zatrzyma mnie to. To też mnie to nie zatrzyma. Słuchaj, to cię zatrzyma? Dobra, to też może. Nie, nie, nie. Może. To nie mój koniec! Ja ją wezmę!
Mam ją! Zabiłem z ulta! Dobra, guys, za 20 sekund posiadam swoją super umiejętność. Potem użyję drapieżnika oraz mojego turbochemicznego pojemnika. I to się tak naprawdę nazywa po polsku? Tak. Ej, ja autentycznie zmieniam wersję językową, przecież to musi być taka beka. Trandyl mały pałkarz. Co? Szpon ciemnego typa, no bez przesady, naprawdę! Ale to jeszcze nie wszystko. Jak się wybierze czeską wersję i piknie się Jinx, to usłyszycie coś takiego. Rozjedziem to! Naprawdę! Ale zajebiste! Ja się zastanawiam, czy za moich czasów, jak grałem na tym czeskim tak ciągle, to czy soszewka, kurde, miała taką nazwę jak teraz, bo teraz się nazywa Wieśteczka Ciociaka. I uważam to za bardzo zabawne. Mega Litwa. Mega Litwa zwycięża, naprawdę. Co to jest Mega Litwa? Koniec serii. Mega Litwa. Weź go wyroluj jakoś tak, ja double jumpa zrobię. Chyba. To żebym ci go wyrolował. O kurda, dobra, ale cienie, ja nie kłamałem. Ja jak to było z tą Litwą, bo teraz wyskoczyło. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. I cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Jedziemy go. Można użyć Kazikiem, jak jesteś w powietrzu, nie? I po prostu ktoś ale musi jestem umrzeć. Ktoś musi umrzeć, jak ja jestem w powietrzu i wtedy pukamy jeszcze raz. Teraz się zaprezentuję. Jednak nie, bo nie trafiłem. Ale kurde. Ale to było gówno. Oj, pa. Nice. Mega Litwa. Zwycięstwo nie zmieściło się, wystaje poza granicę. Umiesz liczyć? League of Legends. Nie! Co to powiedziałem? To co zaraz zobaczycie jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach. I to nie dlatego, że to jest straszne czy coś, tylko że jest po prostu wkurzające. Jest taka skórka do Ezreala. Battle Academia Ezreal, czy coś tam. I jak nią gracie, to możecie robić taki wkurzający spam, który wkręca się w głowę i nigdy się nie chce skończyć. Także rozkoszujcie się Adim grającym tą właśnie skórką. Przepraszam. Watch this! Tak uważasz? Patrz na to! Patrz na to! Tak uważasz? No bo... Patrz na to! Patrz na to! Patrz, Unia Europejska! Patrz na to i się zesrałeś, kurde, koncertowo. Zajebiście wyszło. Tak uważasz? Dobra, kurwa, patrz śleduj. Na to. Kurde, mam cooldowny. Na supporcie. Może szkoda, że nie hotdown. Kurde. Jadę tam. O, mamy go! Mamy go! Mamy go! Uhu! Tego też mamy. Tego też mamy. Tą też mamy. To też mamy. Mega Litwa. Tego też mamy! Też go macie. Autentycznie wszystkich zrobił? Mamy! Co on zrobił? Bejtujcie. Patrz ma to. Niech pana skoczy tutaj, dawaj. Zabij ją, a nie, kurde. Ładowałem swoją super umiejętność. Zaraz załaduję swoją super umiejętność w dupsko. O pancerze, że nie wiesz, zaraz zniknie. Załaduję ci moją super umiejętność w dupsko. No bo dostałem kod Morgany. Nie, idzie w jego. Jebać jego. Kurde no. Dlaczego w jego celem jest? Nie wiem, ale to prawda. Właśnie! Kurde. Właśnie! Powiedział Blitzcrank! Kurde, co oni odpierdzielają? Gówno proszku. Kurwa się mógł. Pięknie się zesrałeś. Gratuluję. Dziękuję. Gonimy Singeda? To jest zajebisty pomysł, nie? No tak. No pa, kurde. Koniec serii! Właśnie, Andy, weź tam z pierdoli Gondorem, to może nam to pomoże. Za Narnię, let's go! Nie, błagam, nikt was nie zabije. LOL! Zamienia się w Blitzcranka! Ej, co tu się dzieje? Czemu, co? W końcu umarł! Dwa trupy. Dobre to było. Dobra, na koniec dla wytrwałych mam smaczek.
zapowiedź przyszłego odcinka, a dokładnie gościa przyszłego odcinka. Nie będę przedłużać, posłuchajcie. Macie jeszcze kogoś? Nie, nie mam nikogo. Jezu, kapitan, ale ci się głos zaniżył. Trochę się pozmieniało, a mikrofon ten sam. Kopelat, by the way. Kopelat. Dobra, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, a ty kliknij sobie tutaj w playlistę, żeby zobaczyć więcej filmów tego typu. Klikniesz? Dalej. No klikaj! Ech.